Myślimy kryptowaluty, mówimy Bitcoin. Niestety rozpoznawalność Bitcoina jest tak wielka, że zakorzenił się on już w umysłach większości ludzi. Natomiast jest mnóstwo innych kryptowalut, bardzo ciekawych również. Łącznie ponad 800 kryptowalut istnieje na świecie. Jedną z takich kryptowalut jest na przykład Ethereum. Ethereum, które stworzone zostało nie tylko po to, aby ułatwić płatności, ale również aby nawiązywać kontrakty. Jest to tak zwana metoda smart kontraktów, czyli podpisywanie umów pomiędzy użytkownikami. Również kryptowaluty wykorzystywane są do budowy technologii zupełnie niezwiązanej z płatnościami. Takim przykładem może być Sia Coin, która wykorzystywana jest na platformie Sia, służącej do przesyłania plików. Większość ludzi również kojarzy wszystkie kryptowaluty i waluty cyfrowe jako inwestycje. Nie do końca już tak jest. W setkach tysięcy miejsc na dzień dzisiejszy już możemy płacić za pomocą czy to Bitcoina, czy Ethereum, czy jakiejkolwiek innej kryptowaluty. Coraz więcej ludzi nie tylko inwestuje w kryptowaluty, ale buduje również projekty bazujące na kryptowalutach czy na technologii blockchain. Można śmiało powiedzieć, że kryptowaluty zbudują nowy system finansowy, a niekoniecznie będą środkiem płatniczym. Czyli z systemu, który mamy teraz, systemu bankowego, regulowanego, przejdziemy do zdecentralizowanego systemu, który sprawi, że zupełnie inny sposób będziemy nie tylko płacić, ale również zawierać umowy.